I do 10 roku życia one powinny pieczywo mieć smarowane masłem. Pytanie, czy osoba 50-letnia powinna tym masłem o warstwie 1 cm smarować każdą kromkę chleba. Może jak je jedną kromkę chleba, to nic to masło złego nie zrobi, ale jak on zje, a są tacy mężczyźni na przykład, którzy zjedzą pół bochenka i każda kromka z tego pół bochenka będzie posmarowana tą grubą warstwą masła, to już takie zdrowe nie będzie. Jajka, obecne zalecenia mówią 4-tygodniowo. Dlaczego nie? Woda trzeba pić. Pytanie ile? Czy to ma być 2 litry? Być może tak, ale ta woda to jest również woda w szklance, ale to jest woda w herbacie, to jest woda w kawie. Zdrowy rozsądek. Dlatego zalecam panu, sobie, naszym słuchaczom po prostu urozmaiconą dietę. Dzisiaj zjem jajko, dzisiaj się napiję, nie wiem, 2 filiżanki kawy, a jutro coś innego. No i sprawdza się stara alchemiczna zasada, że co dla jednych jest lekarstwem, to dla innych może być trucizną. Całe szczęście, że tak jest. Bardzo dziękuję. Paweł Balewski, tygodnik Polityka, był państwa gościem. To jest powtórka. Tak, teraz będę. Kapeluszu. Wyglądaj. Anitka, zobaczysz mnie. Wchodzimy do muzeum na centralnym nagrywane, bo to są telebimy i na centralnym ktoś nagrywa w galeriach i potem puszcza na centralnym, co się dzieje w galeriach warszawskich. Co tydzień na różne tematy, więc będziemy również modlitwy.